Szczecin jest otwarty na rozwój, a jego władze prowadzą politykę aktywnego poszukiwania inwestorów. Od 5 do 7 marca wiceprezydent miasta Krzysztof Nowak spotkał się z 10 firmami podczas globalnego szczytu na temat strategii lokalizowania działalności BPO w Pradze. W jednym momencie, w jednym czasie i w jednym miejscu można było się spotkać z 10 takimi koncernami, prawda? Czyli można było przedstawić swoją ofertę inwestycyjną, przedstawić w ogóle swoje miasto. W Pradze pojawiło się 25 koncernów i 22 organizacje reprezentujące regiony. Wśród miast polskich Łódź, Poznań i Szczecin. Interesowały nas miejsca, takie firmy, które chcą lokować na rynku działalność księgową, działalność zarządzania kadrami, czy działalność związaną z informatyką. Kilka dni później, od 10 do 14 marca, Szczecin był prezentowany podczas targów nieruchomości w Cannes. W tym roku zgromadziły 28 tysięcy uczestników z 85 państw. Osobiście promowałem przede wszystkim 3 tereny. Pierwszy teren to jest teren Jeziora Dąbie, który, jak Państwo wiecie, szykujemy od dłuższego czasu do tego, żeby był możliwy do przetargu. Czyli mamy już studium, kończymy plan, mamy różne sytuacje jeszcze, które musimy rozwiązać, ponieważ to nie jest takie proste, żeby zakończyć plan takiego dużego terenu. Natomiast promujemy ten teren wśród wielu przyszłych, ewentualnie chętnych, którzy by w przetargu mogli wystartować. Drugi temat, który mocno promowałem, to jest temat Śródodrza, nie tyle całego Śródodrza, co Łastowni, ponieważ jeżeli chodzi o Kępę Parnicką, to mamy dosyć już dzisiaj jasną sytuację, ponieważ są na niej inwestorzy i praktycznie też z nimi rozmawialiśmy. Trzeci temat, który jest bardzo istotny, to jest to, że był promowany produkt pod nazwą Aquapark. Oprócz Szczecina w Cannes prezentowały się też Katowice, Sopot, Gdańsk, Warszawa, Wrocław, Poznań, Płock i Kraków. Efekt zeszłorocznego pobytu na targach to nawiązana współpraca z firmami Howard Holdings, Orco Property Group i Prologis.